stoczyłeś walkę, tam na krzyżu za moje swoje życie oddałeś. Zwycięski mój Boże, potężny mój Panie, ja Tobie oddaję dziś chwałę. Stoczyłeś walkę, tam na krzyżu za moje swoje życie oddałeś. Zwycięski mój Boże, potężny mój Panie, ja Tobie oddaję dziś chwałę. On zgładził śmierć, On pokonał grzech, On zmartwychwstał. Dzisiaj wielu krzyczy, chwała Ukrainie, chwała Polsce, chwała temu, chwała tamtemu. A ja mówię, chwała Jezusowi, bo On oddał swoje życie za Ciebie i za Ciebie i za mnie. Stoczył walkę. Cała walka została stoczona na krzyżu. Walka z grzechem, walka ze śmiercią, walka z tym wszystkim, co dojeżdża człowieka. Walka z jego egocentryzmem. Wszystko to spadło na Jezusa. Każda choroba spadła na Jezusa. Każdy lęk spadł na Jezusa. Każde zawirowanie w psychice spadło na Jezusa. Każde zniewolenie spadło na Jezusa, na Jego ciało. On został umęczony tym wszystkim. Każdym błędem został dotknięty, zmiażdżony za nasze winy, za nasze występki i zmartwychwstał. On stoczył tam walkę, jedyną walkę, która ma sens. Jedyna walka, która miała sens, to była walka Jezusa na krzyżu Golgoty. I On tam zwyciężył. Powstał z martwych i dzisiaj świadczę Ci o tym, że On jest prawdziwy, że to jest prawdziwy Bóg, że to jest Bóg, do którego możesz zawołać i którego możesz doświadczyć. 22 lata temu doświadczyłam spotkania, potężnego spotkania z wielkim Bogiem, z Jezusem Chrystusem, realnego spotkania. Po prostu zawołałam Go wtedy, odważyłam się uwierzyć, że On jest prawdziwy, że jest osobą i że mogę Go poznać. I On rzeczywiście dał się mi poznać. Jak tylko zawołałam do Niego, zawołałam Jezus, zostałam przekonana o tym, że jestem w tamtym momencie, że byłam w błędzie. I mój jedyny błąd, czyli grzech, polegał na tym, że byłam wtedy oddzielona od Niego. Przez swoją własną pychę, przez swoją własną dumę, przez to, że myślałam, że sobie poradzę. Ale w tamtym momencie Duch Święty przekonał mnie o tym, że właśnie jestem zgubiona, że absolutnie nie radzę sobie tutaj, na tej ziemi, bez Boga, że jestem egocentryczna, że mam wieczne nienasycenie w sobie i zapycham się byle śmieciami z tego świata, ale one nie są w stanie mnie nakarmić. I w tamtym momencie, kiedy zawołałam do Jezusa Chrystusa, On przyszedł do mnie. On jest duchem. Bóg jest duchem. Jest żywym duchem. Potężny, wielki Bóg. Wniknął w moją głębię i napełnił mnie poczuciem bezpieczeństwa, miłością, spełnieniem, bo taki jest Bóg. Bóg nie stworzył Ciebie, żebyś był pustakiem. On stworzył Ciebie po to, żeby Cię napełnił, napełnić swoją mocą. On nie stworzył Ciebie po to, żebyś chodził w niepewności, żebyś chodził zalękniony o własne życie, żebyś chodził w niemocy. On stworzył Cię po to, żeby mieć z Tobą relacje, żeby Cię napełnić, żeby Cię ożywić. Dzisiaj chodzisz na tym świecie i myślisz, że żyjesz, ale ledwo funkcjonujesz tutaj biologiczno-chemicznie, ale tak naprawdę życie jest na wyciągnięcie Twojego głosu. Życie jest na wyciągnięcie Twojej decyzji. Życie jest dzisiaj w Twoich ustach. Dzisiaj słyszysz Ewangelię, czyli najlepszą wiadomość dla człowieka, że Jezus Chrystus już zrobił wszystko, żebyś mógł się pojednać z Bogiem, żebyś mógł narodzić się na nowo z Jego Ducha, żebyś mógł zaprosić Go do swojego wnętrza. On przedarł drogę, przetarł tą drogę przez swoje zniszczone ciało, rozerwał swoje ciało. W ten sposób otworzył Ci drogę do Boga, pokonał grzech w ciele i zmartwychwstał w ciele po to, żeby Cię pociągnąć. Bóg chce wywyższyć Twoje życie. On chce podnieść Twoje życie. Byłam kiedyś zalęknioną osobą. Byłam osobą, która budowała swoje poczucie wartości na tym, jak widzą ją inni. Byłam bardzo powiązana różnymi nićmi. Tym wszystkim, co Cię dzisiaj ściąga w dół. Ja tego doświadczyłam. Ale kiedy poznałam potężnego Boga,
Kiedy On wszedł do mojego życia, do mojego wnętrza, wtedy zaczął się proces mojej przemiany. Dzisiaj nie boję się byle COVID-a. Dzisiaj nie boję się o swoje życie. Nie boję się człowieka. Nie boję się konfrontacji. Nie jestem zamęknioną osobą. Jestem pewna tego, dokąd idę. Jestem pewna tego, że jestem zjednoczona z Bogiem. Żyję z Nim na co dzień. Słyszę Jego głos. Uzdrawiam chorych. Uwalniam zniewolonych. Wskrzeszam zmartwych. Modlę się o ludzi, a oni odzyskują wzrok. I dzisiaj modlę się o to, żeby każde słowo, które wypowiadam teraz, trafiło prosto w serce. Żebyś Ty był przekonywany teraz o grzechu, czyli o błędzie. Jedynym błędzie, jaki Cię oddziela od Boga, czyli od Twojej własnej niezależności. O tym, że diabeł został pokonany, że cała sprawiedliwość się wykonała. I że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się pojednał z żywym Bogiem, żebyś mógł być zbawiony, żebyś mógł iść do nieba i być pewny tego, że nie zostaniesz potępiony, bo Bóg cię nie potępił. W Jezusie Chrystusie cię usprawiedliwił. Jego krew przelała się po to, żebyś ty był sprawiedliwy. Żebyś nie miał poczucia winy, żebyś nie był dojechany przez to życie, żebyś mógł żyć tutaj, na tej ziemi, wiedząc, kim jesteś i wiedząc, że idziesz do nieba. To jest możliwe, jeśli wezwiesz nad swoim życiem imienia Jezus, jeśli potraktujesz Boga jako prawdziwą osobę, jeśli zechcesz Go mieć w swoim życiu, jeśli zechcesz Go prawdziwie poznać, jeśli zechcesz przestać Go traktować jak rzeźbioną kukłę i wymysł, jako opium dla ludu. Nie myśl, że wystarczy myśleć, że Bóg jest. Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg jest, albo wierzyć, że Bóg jest. Potrzebujesz Go poznać osobiście. Każdy człowiek potrzebuje poznać osobiście Jezusa. Jeśli dzisiaj jesteś w strachu, jeśli jesteś czymkolwiek przygnieciony, jeśli jesteś czymkolwiek zniewolony, to pamiętaj, że imię Jezus ma moc. Wezwij imienia Jezus, gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, czy jesteś na szczycie, czy jesteś na dnie, czy właśnie awansowałeś, czy właśnie straciłeś pracę, czy jesteś prostytutką, czy się prowadzisz dobrze, wezwij Jezusa, bo Twoją potrzebą jest ożyć w środku, Twoją potrzebą jest żyć w Twoim duchu, Twoim potrzebą jest być wreszcie żywym człowiekiem, a nie zombie, Twoją potrzebą jest być pełnym, a nie pustym. Twoją potrzebą jest nie być zgubionym, nie iść do piekła. Bóg już to wszystko zrobił w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj wzywa Ciebie do domu przez moje usta. Wracaj, dziecko, wracaj do mnie. Kto chce się pojednać ze mną? Kto chce się pojednać z Jezusem? Kto chce poznać Boga żywego? Kto z Was chce poznać Boga żywego? Kto chce zawołać imienia Jezus nad swoim życiem? Ludzie, Bóg czeka na was.